Ja zawitam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźminę, teraz rozszerzone. Słuchajcie, witam was na początku z domu Talada, ponieważ dosłownie chwilę temu jego kości ugięły się pod napadem kości wiedźmińskich. I słuchajcie, okazało się, że są pewne niedociągnięcia jeszcze, jeżeli chodzi o zadanie Wdzięczność Grabarza. Mianowicie pasowałoby to zadanie zakończyć przede wszystkim. Gdy spojrzałem sobie przed nagraniem tego odcinka do dziennika, okazało się, że najprawdopodobniej końcową sekwencją do tego zadania będzie rozmowa z właśnie grabarzem. Dlatego przejdźmy tam teraz. I posłuchajcie, chciałbym w tym odcinku pchnąć do przodu zadanie Tajemnice Wyzimy. Przyjaciółka z dawnych lat. Na wagę złota, jeżeli się uda oczywiście. Oraz... chciałbym jeszcze tajemniczą wieżę pchnąć do przodu. To są te zadania, na których chciałbym się teraz skupić. Ale oczywiście tutaj ten akt drugi, akt trzeci, są te rozbudowanymi aktami. Że po prostu no... zobacz, jak pięknie rosną. Czasami coś może się wpakować tutaj w plany. I te będą już nieaktualne. Tutaj myślę, że akt trzeci już taki bardziej usystematyzowany, bardziej konsekwentny. Póki co jeszcze to być może się tylko zmieni. Zobaczymy, a póki co przekażmy może odpowiednie łupy ogrodnikowi. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku echinopsów? Już to zrobiłem. Mam dowód. Doskonale. Oto twoje złoto. Bardzo dziękuję za pieniądze. Mimo z tym odbyć interesy. A tymczasem... wypadałoby tutaj rzeczywiście odwiedzić tego grabarza od chwili zgadowanego. I zobaczmy, jak on zareaguje na to, że jednak Raymond już nie przeprowadzi kolejnego śledztwa. Tutaj widać było poniżej mieli jakąś, no, zażyłość, jakąś przyjaźń. I zobaczmy, jak on to zareaguje. Grabarzu? O co chodzi? Trzeba wam czego? Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista, przywódca Salamandry. Ach, no niestety. Grabarz to nie zareagował specjalnie optymistycznie, ale w sumie nic dziwnego. To musi być dla niego jedna z boleśniejszych stad. A tymczasem należałoby odwiedzić karczmarza, aby móc zdobyć niezbędne alkohole, czyli dużowe wino, wieśniówkę oraz temerską żytnią. Tutaj, jeżeli chodzi o Geralta, to nie musi być temerska żytnia, ponieważ wiedźmin nie jest specjalnie wybredny i jego zadowoli właściwie każdy trunek. No tutaj oczywiście, no, temerska żytnia najbardziej popularna, myślę. Także kto wie, czy na tym po prostu nie poprzestanę. Dobrze, gdzie jest kelnerka? Ach, tam jesteś, na zapleczu. Witaj. Co podać? Dobrze, pokaż mi, co masz. Wino dużowe. Smetiny. Widzę, że mam jedno. Potrzebna była też wiśniówka na spirytusie, z tego co kojarzę. Jest jedna. A dla mnie temat skarżenia. Nie będę decydować tutaj pod kątem tego zadania. Chciałbym również, jeżeli taka możliwość, udać się na bagna lub też do innych krypt lub jaskiń, aby zdobyć pozostałe składniki alchemiczne dla poszczególnych tutaj
dla ceniodawców, przykładowo dla Kalksztajna, to szpiki Alguni oraz skóry wilków dla Jean-Pierre'a. Bardzo nie lubię dokończać rzeczy niedokończonych, jeżeli chodzi tutaj właśnie o poszczególne akty. Jednak wolałbym wszystko robić stosunkowo na bieżąco, czyli w trakcie aktualnego rozdziału. Przy okazji, czy jest tutaj może już Shani? Nie ma, więc należałoby pójść na stację i znowu skonfrontować się z tą uroczą starszą panią z parteru. Jak dobrze pamiętacie z jednego z niedawnych odcinków, no potrafi być dość uparta, jeżeli chodzi o swoje działania, tak? Ciekawe, czy uda nam się zastać Shani na czas, czy tak niekoniecznie. Witamy, babcie, witamy. Udam. Tak jest właśnie podpisane jako babcia. Tu jest babcia, na bagnach jest dziadek. Olka ma dywagacje, ale czy myślicie, że mogli mieć ze sobą coś wspólnego? Jest owszem bardzo mało informacji, żeby to potwierdzić, ale co pewnie wasza opinia? Przypadek, czy może jakaś sugestia? Geralt, weź tą komodę, przeszukaj. A następnie tą. Kredensik. No, pochodni nie zabiorę, już nigdzie nie mam miejsca. Ale powiedzmy tak? O dobrych wiadomościach. Przyniosłem alkohole. Doskonale! Przyprowadź koniecznie jeszcze kogoś. Do zobaczenia na imprezie. Przyprowadzić jeszcze jedną osobę, mi Shani pozwoliła. Z tego oczywiście bardzo chętnie skorzystam. I jest pewne grono osób, które możemy wybrać. O nie, babciu. Daj mi spokój już. Proszę. Udam się. Albo trochę zwłocznie. I tu mamy pamiętnik babuni. Pamiętnik jest przywiązany do żabą wstążeczką. Została zostawiona kaligrafia, kto przeczyta choć połowę, temu potwór urwie głowę. O cóż, to chyba nie dotyczy Geralta, ale lepiej z tym nie ryzykować. Tymczasem do wyjścia. Ja chciałbym zaprosić sobie na tą imprezę Zoltana. Właśnie biorąc pod uwagę, że Shani już wspomniała o tym, że pojawi się Jaskier, którego jeszcze mieliśmy okazji poznać, to myślę, że tutaj Zoltan będzie najbardziej odpowiednim dopełnieniem naszej wesołej kompanii, która będzie niech to na imprezie nikczemnie zakłócać spoczynek współlokatorów lub osób znajdujących się w najbliższym pobliżu. Tymczasem widzę już Zoltana. Zoltan, poczekaj chwilę. Wal śmiało. Wpadłbyś dzisiaj do Shani? Napijemy się. Czemu nie? U niej na stacji? Tak. Do zobaczenia na miejscu. Przynieś jakiś alkohol. Najlepiej gorzałkę. O, tak oto ci u mnie nie zabraknie. Jednakże te mocniejsze alkohole bardzo bym chciał w Zoltanie zachować na własny użytek. Oczywiście czysto wiedźmiński. Pomówmy jeszcze z antykwariuszem, zobaczmy, czy można kupić jakąś interesującą książkę. Mamy 374 oreny. Asetce Golema jest już przeczytany, sam to znane. To proszę, Selikańska Alchemia. Jako że nigdy nie posługiwałem się petardami w Wiedźminie, nie traktuję tego jako coś obowiązkowego do kupienia, jednakże, aby być konsekwentnym, zdaję sobie sprawę z tego, że należałoby te dwie księgi koniecznie nabyć. Coś jest tutaj Lady Doren i Cregana z Lod. Ale patrzę, czy może jest coś jeszcze. Tak, transmutacje i metamorfozy. I właśnie ta księga o minerałach. Słuchajcie, no ciężki pieniążek trzeba jeszcze wysupłać. Skądś? A tu mamy dom o krążce. O co? On właśnie takim jakby sprzedawcą kosztowności, dlatego oddam mu tę preciosa i po prostu zainwestuję trochę bardziej w wykształcenie Geralta. Antykwariuszu, mam coś dla ciebie. O co?
A ty masz coś dla mnie, czy tą księgę minerałów. O, przecież tutaj... Zobaczcie, ile jest informacji o ilu składnikach. Siarka, kwas ginatii, winny kamień, sen nalazańskie, kalkium, ekwum, fosfor. No to jest naprawdę spora ilość. Jedynie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu jest aż sześć i powiem wam wprost, że rzadko kiedy zdarza się tak obszerny leksykon dorwać. Ponieważ z reguły jest tak, że... To nie na moje Oho, nerwy. Co się stało, babciu? Moje słabe serce! Co się stało? Taka rozpusta pod moim dachem. Gacha sobie przyjmuje muzykanta jakiegoś. Muzykanta? To słynny mistrz Jaskier. Już ja wiem, z czego on jest słynny. Nie mam zamiaru za 9 miesięcy słuchać, jak się Bachor drze po moim trupie. To może pójdę tam i będę robił za przyzwoitkę. No, wreszcie mówisz z sensem. A może mam ciężko dziecka w ogóle nie będzie, wracając na poprzedniej myśli. Często w Wiedźminie jest tak, że księgi nawet te o potworach dają wpisy do 4 potworów. Czasami do większej ilości. A to chyba nie w ten sposób zwróciła się już za dnia. Oj, rzeczywiście, jest Szani, jest i Jaskier. Witaj, Geralt. Pogadaj z Jaskrem. Nie mógł się doczekać tego spotkania. Tak myślę, Jaskrze. Geralt? Orzesz w mordę kopany. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem ducha. Właściwie to ja... Czyżbym tracił głowę? Co to za żarty? Szani! To nie żarty. Ale jak? Przecież sam widziałem. Co widziałeś, Jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec, i Milwa, i Kahir, i Angulem, i był Jarpen, i Zoltan. Wszyscy widzieli. Straciłem pamięć. Chcę wiedzieć, czemu wszyscy się dziwią, widząc mnie żywego. Opowiedz, co wiesz. Spokojnie i po kolei. To było 5 lat temu w Rivi. Siedzieliśmy w karczmie, zajadając ślimaki i popijając gorzałkę ze starymi kumplami, kiedy zaczął się pogrom. Opętany rządzą krwi motłoch zaatakował dzielnicę nieludzi. Chciałeś ich powstrzymać, przestraszyć. Ruszyłeś na ulicę. Tam... Co było dalej? Ktoś dźgnął cię widłami w brzuch. To była śmiertelna rana. Dotarliśmy do ciebie zbyt późno. Jaskier opisuje oczywiście pogrom rywijski. Tutaj może dać tylko ciekawostkę. W gwincie, w jedzieńskim grzekacieniu, który jest osobnym bytem, jak można powiedzieć, jest specjalny tryb podróż, gdzie właśnie pierwszą parą przedstawioną jest historia znajomości Geralta z Jaskrem. Mam wrażenie, że nie mówisz wszystkiego. Byliśmy tam wszyscy. Wszyscy? To znaczy kto? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Wszyscy twoi bliscy i przyjaciele. Brzmi trochę jak z ballady. To sama najprawdziwsza prawda. Geralt, ja wciąż nie mogę uwierzyć. Wybacz. Słuchaj, Jaskier. Nie potrafię ci nic udowodnić, bo to po prostu niemożliwe. Ja nie pamiętam. Ty nie wiesz. Obawiam się, że pewne rzeczy pozostaną niewyjaśnione. Usiądźmy przy stole jak starzy kumple. Napijemy się, pogadamy. Czas pokaże, kim jestem. Masz rację. Zbyt wiele razem przeszliśmy, żebym mógł się pomylić. Tutaj również mogę dodać jako ciekawostkę, że odpowiedni leksykon również znajduje się później w grze i są więc całkiem dobre wyjaśnienie tego, co się działo podczas pogromu oraz uzupełnienie tutaj do informacji, które przekazał nam Jaskier. Zaprosiłeś kogoś jeszcze? Zoltana Chivaya. Znasz go? Nie, ale chętnie poznam. Doskonale. Zawsze świetnie się dogadywaliśmy z Zoltanem. No i to rzeczywiście jest prawda, akurat Jaskier Szani, że nie może w mniejszym stopniu tutaj Geralt, Jaskier, Zoltan, to raczej stała kompania. Świetnie, skoro już wszystko ustaliliście. Napijmy się! Świetnie, skoro już wszystko ustaliliście. Napijmy się! Tutaj również jest taka informacja ode mnie dopełniająca, słuchajcie, mianowicie po tym, gdy już
było po pogromie, gdy Geralt został udźgnięty tymi widłami nieszczęsnymi w brzuch. Został on przeniesiony przez Ciri, która zabrała razem z Geraltem Yennefer na wyspę Jabłoni. A sama wyspa Jabłoni wywodzi się też z legend dotyczących króla Artura. I według tych legend ta wyspa ma nazwę Avalon, a jej lokalizacja to północna Walia, hrabstwo Gwynedd. Pomówmy jeszcze może z Jaskrem, tutaj Shen chyba nic nowego nie powie. Tak sobie myślałem i mam do ciebie pytanie. Nie krępuj się, Jaskier, to do ciebie nie pasuje. Załóżmy, że dostajesz zlecenie na wampira. Co robisz? Ale to jest właśnie pytanie podchwytliwe. Podobno wiele razem przeszliśmy, więc chyba wiesz. Ha, a co powiesz na możliwość dogadania się z takim wampirem? Wierz mi, że gdyby się dało powiedzieć na przykład Bruksie, żeby poszła polować na króliki, to dawno poszedłbym z torbami. A co z wampirami wyższymi? Tych jest naprawdę niewiele. Powiem szczerze, że nie wiem. Ha, więc zaraz ci pokażę, czym dla wampirów wyższych jest krew. Jaskier. Zdrowie. Zdrowie. Mocna zaraza, ale dobra. Miałeś mnie oświecić. Już to zrobiłem. Posłuchaj kogoś, kto nie stracił pamięci, a trochę już chodzi po tym świecie. O, ktoś idzie. Zoltan Chivay, do usług panienki. Ha, kopelat, Jaskier, stary druhu. Witaj, Geralt. Witaj. Hej! Odczuwam naglącą potrzebę spożycia pyszniutkiej gorzałczyny. Da się zrobić. Polej, Geralt. Myślę, że Geralt nie trzeba to długo namawiać. A Zoltan nieśmiało stoi tutaj przy schodach. Może z tej wódki zapomniał. Mocna jak diabli. Aż łzy lecą. Zacne napitki. Stanowczo twierdzę, że nie ma lepszego trunku nad gorzałkę. Zależy z kim i w jakiej sytuacji pijemy. Weźmy choćby romantyczną kolację we dwoje. Gorzałka się nie nadaje. Nie mówię tu o smaku, lecz o efektach ubocznych. Bredzisz, Jaskier. Nieraz z moją Eudorą romantycznie gąsiorek obaliliśmy, żadnych podejrzanych oddziaływań nie uświadczając. Jestem zwolenniczką wina, ale nie mam nic przeciwko gorzałce, o ile spożywa się ją z umiarem. Weźcie pod uwagę, że porządna gorzałka zastosowanie w nowoczesnej medycynie znajduje, co panienka Shani pewnikiem potwierdzi. Do dezynfekowania ran, owszem, nadaje się świetnie. Ba, nie tylko. Rozgrzewa, bóle łagodzi. Każdą niemoc przewalczy. Wszystko od dawkowania zależy. Sprawdźmy w praktyce. Zdrowie! Ach, i ten krasnoludzki romantyzm. No cóż, myślę, że nie zadać nic ująć. Akurat to jest jeden z moich faworytów z serii. Już takie pytanie do was. Kto jest waszą ulubioną postacią z uniwersum Wiedźmińskiego? Komentarze są wasze. O co chodzi? Opowiedz o bitwie pod Brenną. Tak naprawdę niewiele widziałam. Było nas czworo, a rannych tysiące. Praktycznie nie wychodziłam z namiotu. Podziwiam cię, Shani. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam. To był jeden z najstraszniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko Zoltanowi. Skądże, to równy chłop. Cieszę się. Równy chłop wobec krasnoluda, no trochę to brzmi osobliwie. Też warto wspomnieć, że Geralt ma jako jednak z ich znajomych rzeczywiście wampira wyższego. Ale to może na inny odcinek temat. Wampiry wyższe, w przeciwieństwie do niższych, nie muszą pić krwi. Ani ludzkiej, ani żadnej innej. Krew, mój drogi łowco potworów, jest dla nich jak gorzałka. Skąd te rewelacje, Jaskier? Na włochate jaja lwiogłowego pająka, rozumiem. To chyba tylko ja nic nie rozumiem. Ja też nic nie rozumiem. Jaskier, kończ przedstawienie i powiedz wreszcie, o co chodzi. Miałeś kumpla wampira, Geralt. Prawdziwego przyjaciela. A kumpla smoka nie miałem? Chybiona kpina, bo też miałeś. A wampir nazywał się Regis. Zresztą Zoltan może to potwierdzić.
Pamiętam. Nie wiem, czy był wampirem i co pił, ale na pewno był kumplem i wyciągał rozżarzone do czerwoności podkowy z paleniska gołymi rękami. Nawet malutkiego oparzenia nie było. Co się stało z tym Regisem? Emil Regis Rochelek Terciw Godfroy poległ walcząc u twojego boku, Geralt. Wypijmy zdrowie Regisa i innych poległych. Wypijmy. Za Kaleba Stratona. Zaraz jego. No tak, gdzie tutaj kolejna kolejka jest, zapewnia, że rzeczywiście imię Regisa zostaje tutaj podane przez Jaskra i rzeczywiście Geralt miał też przyjaciela Smoka. Jeżeli się my, to był Borch czy Kawki z Feneką Willem-Zettenmert. Wypijmy za błędy. Proszę, nawiązanie do polskiej piosenki. Mam nadzieję, że każdy zna. Geralt, nie jesteś czasem głodny? No nie powiem, chętnie bym coś zjadł. Mamy chleb, ale my nie konie. Samego chleba jeść nie będziemy. Zoltan dobrze gada. Trzeba zejść po jakąś omastę. Ta mumia z dołu na pewno ma pełną spiżarkę. Chyba żartujesz. Mumia, jak słusznie zauważył Zoltan, na pewno ma smalec. Może też ogóreczki. Szani. Tylko nie daj się złapać, Geralt. Jutro oddam jej pieniądze za smalec i ogórki. Mowy nie ma. Sam bym poszedł, ale jak wiadomo, krasnoludy niezbyt dobrze się skradają. Panience Szani, nie wypada tego robić, a Jaskier na pewno wpakuje nas w kłopoty. Dodam jeszcze odnośnie tutaj Regisa. Rzeczywiście został pokonany przez czarodzieja Wilkefortza podczas ataku na zamek Stygga. I warto dodać, że miejsce śmierci tutaj i to oczywiście jest ten zamek. To był rok 1268 i wtedy Regis miał lat 429. No dobrze, zaraz wracam. A w okolicy należałoby zdobyć wymarzoną strawę dla naszej wesołej kompanii. I mam nadzieję, że babcia nie będzie tutaj nam za bardzo głowy suszyć. Ale chyba jej nie ma w domu. Przyznawam się szczerze, że po raz pierwszy, gdy grałem w Wiedźmina pierwszego, to ja tej babci się, no, bałem, ponieważ była to postać wtedy do mnie negatywnie nastawiona, a ja nie wiedziałem, co jest tego powodem. A teraz to wszystko oczywiście wygląda zupełnie inaczej. I co mogę powiedzieć na całe szczęście? Chyba jest i smalec. Na górę, kapłanie Lebiody! Zapraszam na górę! Udam się niezwłocznie. Myślałem, że babcia wyszła. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj no babci nigdzie nie było widać na dobrą sprawę. Oho, chyba następnie to żeby sobie pójść na górę. Udam. Ale też jako tą beczkę zgarnę i już się wracam. Nie lata, babuleńko. Ach, niestety, ale mam nadzieję, że strawa, którą przygotowałaś, będzie odpowiednia. Babciu, im dłużej mnie zagadujesz, im dłużej mnie zatrzymujesz, tym dłużej nie mogę być przyzwoitką na tym dancingu, tak to nazwijmy. A chociaż trochę do tańców jeszcze brakuje. Dobrze, że Geralt już widzę, że niemalże dotarł. Więc pora podzielić się z kompanią naszymi łupami zdobytymi od babci. Jak, udało się? Oto smalec i ogórki. Ze skwarkami. Może byś jeszcze skoczył po cukier? Zoltan. No dobra, wystarczy sam smalec. Zdrowie nieustraszonego Wiedźmina. No i proszę, Jaskier chyba nawet mały koncert dla nas. No, szczerze powiedziawszy, ta muzyka zawsze w cenie.
Chyba znam piosenkę, która spodoba się Zoltanowi. Chętnie posłuchamy. Dawaj, Jaskier! Patrzaj ta, tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy, chwostem macha, raźno podskakuje. Czemuż to tak wesoła, ta leśna bestyja? Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Au, au, au. Patrzaj ta, tam na łęgu wilczek łapy wlecze. Łeb spuszczony, chwost skulony, z oka łezka ciecze. Czemuż to ta bestyja taka zasmucona? Widno wczoraj ożeniona albo zaręczona. Au, au, au. No, Zoltan, jak tam twoja żoneczka? Żal gadać, Jaskier. Stare czasy. One nigdy już nie wrócą. Stare, dobre czasy. Patrz, Szani przysnęła. Napijmy się. I czas już na nas. Napijmy się! Otóż to, kiedyś to było. A tymczasem widzę tutaj, że no naprawdę... Chyba każdy udaje się do swoich zadań, tylko Geralt ma tutaj na zawsze głowę, ponieważ cała reszta, no, idzie krokiem niezachwianym. Tylko by tak trochę niewyraźnie. Aż można powiedzieć, że rzeczywiście kiedyś to było i być może nie wróci więcej, ale czas pokaże, jakie będą czasy dla bohaterów tej sagi o Wiedźminie. Także moi mili, tutaj myślę, że nie będę was męczyć chwiejącym się Geraltem i w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Widzimy się w rzeczniku kolejnym, gdzie to będziemy kontynuować przygody Geralta i skupimy się na tym, aby jednak w jakiś sposób dobrać się do skóry naszemu przyjacielowi Zadowi Javedowi. Oraz będę chciał też zapolować na potwory, gdzie niestety no jeszcze parę sztuk się ostało, a w tym odcinku udało nam się wykonać parę zadań do końca. Udało nam się tutaj też nieco odreagować u Szani w dobrowym towarzystwie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zachęcam do komentowania, zostawienia łapki w górę oraz do subskrybowania i wciśnięcia dzwoneczka, abyście byli na bieżąco. A póki co to na tyle. Kraut dla was, trzymajcie się, pa pa.